Hej, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, to jest kolejny odcinek Borderlands, miałem powiedzieć, kurwa, kolejny odcinek Fallout New Vegas. Idziemy sobie do miejsca, które nazywa się Pole Clarka, natomiast już widzę od przodu, że jest tu strasznie dużo przeciawniaków. I nie wiem, co to za przeciawniaki. Nope. No, wyjdź z tego! Cholerny system VAT się często zacina. Sobie zmienię broń. Ogólnie powinienem podpisać sobie inaczej bronię. O. Karabin sobie wyciągnę. Gekony! Czekaj chwilę. Wybaczcie, cholerny katar, ale widzieliście 50 expa dostałem za jednego gekona. Gdzie jest Boon? Gdzie on polazł? Tu widzę kogoś. Szabrownik, kombinezon ABC, pałka policyjny, kapsel. Czynnik zapalający izotop 239, tak! Dziennik pana radykała. Czekajcie. Zobaczymy sobie. Dzień pierwszy, wywijam ten kombinezon, teraz mogę wszędzie grzebać i strać na promieniowanie niniejszym... Chrzczę siebie imieniem pan Radykał. Rozumiecie? Ha. Kombinezon przeszedł pierwszą próbę śpiewającą. Aha. A, to jest to co mi ta babka powiedziała. Czy to tu miałem iść? Okej. Okay. Przed pierwszą próbę śpiewającą nas na wizyta na górze Jukka. Nie zszedłem zbyt głęboko, bo coś poruszało się dalej w tunelu. Poziom promieniowania był wysoki, nawet tam, gdzie byłem, ale niczego nie poczułem. Niech żyje kombinezon. Żygałem cały ranek, na szczęście nie zachlapałem kombinezonu, pewnie czymś się strułem. Coś niesamowitego, znalazłem złomowisko starej kobiety, kupiłem pojemnik za marne 50 kapsli, idę do Clarkfield, żeby wypróbować... no to jest tu. Żeby wypróbować kombinezon przy większym promieniowaniu, jeśli wytrzyma, otworzę pojemnik z tą mazią i wyleję na siebie. Pewnie mógłbym w niej pływać, gdyby było jej więcej, tak... Kurwa, ktoś tam popierdalał, to Gekon chyba. Gdzie jest Boon? Zginie mi zaraz. Tyle z tego będzie. No już dostałem następnego expa, a ja nie wiem gdzie nie... O, tu jesteś. Tam gdzieś popieprzają Gekon. On po prostu chciał tu... A nie, tu jest radiacja ogromna. Shit. Oh, fuck! What the fuck, man? Faktycznie, tu jest radiacja. Dobra, chodź Boon. Boon, wracamy. Okej, zajebiście. Chodźcie, spierdalamy stąd, bo tu jest straszna radiacja. Teraz zauważyłem. Eddie. O, jesteś. Skąd on się tu wziął? On się tepnął do mnie, czy co? Chodźcie tu, na chwilę. Powiem ci tak. Fajne jest to menu. Strasznie fajne jest to menu. Spasuj, tak? Zachowaj odległość, ekwipunek, walcz wręcz. Agresywne, użyj steampaka. Użyj steampaka. Punkty wytrzymałości, ok, poczekaj tutaj. Chodź tu, Eddie. Poczekaj tutaj. A ja sobie ubiorę ten kombinezon i zobaczę jak wtedy to będzie. Czy to w ogóle ten kombinezon coś mu dał? Ale wydaje się, że nie. Odporność na promieniowanie jest 30, no to spoko. A ja sobie tylko przeszukam tutaj, czy coś tu w ogóle jest do... Nope, jednak jest radiacja. Mięso i skóra. Dużo dobrego. Dobra, ja sobie później po prostu Radixa użyję i... Użyję. Użyję sobie. Szkurwa, no, nie mogę biegać. Już. Muszę coś znowu wywalić, albo nie wiem, cokolwiek.
A, na obrażenia, ja chciałem Radixem. Boże święty. Radix i antyrad. Ale dalej będę kulał, jeżeli chodzi o chodzenie. Sprzęt. Nie, w różnych to jest. Mięso. Nie, chemia. Kuźwa, gubię się tu. Mięso Gekona. Zajebanie tego, a tu będzie skóra z Gekona. Skórę zostawię, ale coś by się przydało jednak wypieprzyć. Na przykład takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy. To. Okej, super. Zostawmy to mięso, bo naciul mi to. Chciałem zobaczyć, czy w ogóle tu coś. O, tam coś jest. Ogólnie muszę coś przemyśleć swój ekwipunek, bo to jest masakra jakaś w tym momencie. Nie mogę nic, kurde, unieść. Myślę, że ten Bramin coś ma. Nope, nic nie miał praktycznie. Znaczy nic, co by było ciekawe. Tu mam jakieś skrzyneczki. Naboje. Naboje się zawsze przydadzą. Ho. Dobra, tu nic nie ma. Poza promieniowaniem. Tu jest złom tylko. Naprawdę. Nic ciekawego tu nie widzę. Dobra, no to nic. Tu jest ten koleś cały, tak? Przykro mi, kolesiu. Idź, umieraj na swoim promieniowaniu. Szabrownik. A wrzucę cię do tego, do samochodu. Jej! Myślałem, że go wrzucę do środka, a on zjechał. Dobra, leż tam. Nikt cię nie będzie widział. Więcej osób umrze. Hehehe. Dobra, jest Boon. Jajo, o Boże. Dobra, idziemy. Damy Boonowi w sumie ten strój, żeby, nie wiem, miał. Fine by me. Okej. Nie wiem, czy on. A, on to założy. Nie, to nie. To może nie. No Fine tak. by me. Bo jak mu coś dam, to. Myślałem, że będzie nago, ale nie. Ja teraz jestem nago. Cholera jasna. Fine by me. Tak. Trzymaj to. To też mi podtrzymaj, tak nikt do tego nie ma tego. O, trzymaj skórę. I w sumie te jajko też trzymaj. Fine by me. A, masz. Tobie dam łuski. Sam się muszę jeszcze ubrać. To. Może być to. I jeszcze tobie dam ten kombinezon teraz. Dobrze. Możemy gdzieś iść, wracać. Dobra, ale czekajcie. Zobaczmy dalej, jak mamy z levelem. No już, o Boże, tak niewiele brakuje. Coś musimy tylko ustrzelić i będzie okej. Zastanawiam się, gdzie tu iść. Tam kogoś widzę. O, i widzę, że to wróg. O, to jeszcze lepiej w sumie. Bo mogę go ustrzelić i widzę w ogóle, że tam jest jakaś lokacja. To też w sumie fajno. Pistolero żmij. Dobrze, to jest jakiś tylko gang. Ten, który mnie w sumie w wąwozie atakował. No, chyba tam nic nie ma. Naprawdę? I chcesz mnie nożem atakować, koleś? Jebane te zbroje, te kurwa, to jest tak głupie. No.
Dobra. Przeładowane. No, dawaj wac, no co jest? No, nice. Ma metalową zbroję. W sumie fajnie by było, jakbym znalazł jakąś lepszą zbroję od swojej. Wiem. Już sobie wezmę to. Pancerz metalowy 11. Mój ma 12. Dobrze. A w sumie dużo nie zużyło mi się tego mojego pancerza. Naboje zawsze na propsie. To są puste butelki, to gówno. Obozowisko żmi na autostradzie. Okej. Okay. O, widzę. Nie chcę odpoczywać, chcę kapsel. Ja widzę kapsel. Tak, mam. Okej, okay, czyli mogę na tym kawałku kartonu jeszcze odpoczywać. Super. Ale ogólnie widzę, że tutaj gówno jest. A, zostawiłem ich tam. Przecież im nie powiedziałem, żeby szli ze mną. Fucking hell. W sensie Boone i IDE zostali tam przy tym polu. Proszę, leczniczy. Dobrze. To wracamy się tam do nich. Dinożaru. O Boże, głodny jestem. Fuck. Muszę coś zrobić sobie do żarcia. O, Medix przestał działać. Radix przestał działać. Nie celuj, tylko biegnij tam do nich. Kurczę, no i tak gówno zrobię w sumie przez dwa odcinki, tylko się tak kręcę, bo chcę zdobyć jakiegoś tego. Dobra, chodź. Ty też. Wiem, poszedł w tamtą stronę. Zobaczył, czy coś tam jest. Dobra, w sumie mogę przerwać tutaj nagranie. I się zobaczymy gdzieś tam dalej, bo tu w sumie to kurwa nic nie ma, tu jest po prostu pusto. Więc takie chodzenie w kółko to jest, wiecie, słaby temat. Zobaczę tylko, ile mam. No, szlak, no 37 doświadczenia, no to jest zabicie jednego złotego gekona. Jakby był jeden więcej, to już bym miał ten level, mógłbym być, no tam, u tych. Shit. Chyba, żebyśmy udali się gdzieś, gdzie wiemy, że jest przeciwnik. Wypadowy obóz Legionu. Spróbujmy. Tylko najpierw zapiszę grę. Spróbujmy się tam udać, zobaczymy, czy tam... może ktoś tam jest z Legionu. Pozabijamy, wrócimy. Przy okazji tylko broń sobie zmienię. Dokładnie. I spróbujmy tutaj się udać. Zobaczymy, co znajdziemy. Jak coś znajdziemy, to będzie super. O, ktoś tu jest. No już. Jak się przesuwa? Dobra, dostał w łeb. Dinary, naboje, może być, odtrutka też może być. Świeża marchew, skąd on coś takiego ma? Tam jeszcze ktoś jest. Ktoś w ogóle mi tu pisał, jakbym tu pierwszy raz, że mogłem podejść do gości i wsadzić im granaty do spodni, zanim ich zaatakowałem, ale przecież ich tu nie było w ogóle. Oh yeah. Masz. Zdychoj. Zyskuje negatywną reputację. No niesamowite. Oh yeah. Weteran Legionu. No niespecjalnie. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że ten namiot tu jest. I faktycznie oni tu leżeli, ale jak za pierwszym razem tu byłem, to tu nikogo... Nie chcę spać. To tu nikogo nie było. Kukurydza, maczeta, naboje.
Oh yeah. I tak, handel na pewno na 30. Retoryka na 50. I mamy jeszcze 5, tak? Zastanawiam się, gdzie te 5 wybudować jeszcze. Tu mi ostatnio, pamiętam, przy materiałach brakowało. Dobra, damy sobie tu. I gotowe. Brudna woda. Dinary. Korzenie, maczeta, oszczep. Ho, ho, ho. Tyle z niego zostało. To może być, może być, może być, może być. No, to zostawmy. Otwieraj. Proszek się przyda. Maczeta może być. Teraz tylko potrzebuję, żeby ktoś do mnie... Dobra. Maczeta... A, albo czekajcie. A, żeby on też nie nosił zbyt dużo, bo tych maczet mamy teraz od zarąbania. O, to sobie mogę ten ulepszyć. No to w sumie niewiele. Dynamit, maczeta i to. Dobrze. Tutaj widzę jeszcze kogoś. Jeszcze jakieś chuje tu są. A, to są tylko te kretoszczury, to tam. Tu jest w ogóle miasteczko, które można by odwiedzić. Ale pójdziemy teraz do tych, do guli. Hehehe. Jak mamy taką możliwość, to sobie nabijmy tego expa, ile się da. Au! Jezu, jakie to jest przerażające, jak oni zabijają i ja dostaję tego screena, a nie strzelają, tylko sobie idę. Boże święty, to jest masakra jakaś. Gdzie on jest? A, już nie żyje. No to tyle by było. Tam coś jeszcze. Widzę legionistów i widzę... O Jezu, jakąś dziurę. Cholera jasna. Nie, nie oszczepami. Dobra, czekajcie, ja sobie wezmę ten karabin. Jaki kurwa dozbrojony koleś. Żebym ja tu kurwa nie umarł, bo będą jaja. No dawaj, giń. Kurde. Jakie jazdy tu się dzieją. Potrzeba mi czegoś. Czekajcie. Torba lekarska, zajebiście. Okej, ten widzę padł. Nie, nie tego chciałem. Też nie tego. A, ten też pada, no dobra. Jak pada, to jest zajebiście. Oh yeah. Co on ma, klapki jakieś na oczach? What the fuck is this shit? No, dawaj. Nie, nie rzucaj granatem. Au, yeah. Super. Zajebiście, trafić gościowi w granat. Wiem, że on ma rękę metalową, nie wiem, jakiś taki kawałek zbroi. Dobra, karabin może być. Otrutka, to. Pan też centuriona, boże. Hełm centuriona, bierzemy go. Wszystko zostawmy, niech umiera. Ty. Dokładnie ty. Mówię, muszę przemyśleć mój ekwipunek, mam go za dużo. Co oni tu mają? Kurwa, talerzami się chronią? Co oni, pojebani? Maczeta, nabój, otrutka. Co ja tam znalazłem? Coś na P. Nawet nie wiem, gdzie tego szukać teraz.
Potrawka. Prosopis. Aha, to to znalazłem. Dobra, to nie. Chodźcie tu któryś. Nieważne który, możesz być i ty. Tak, z tego nie będę korzystał. Dam mu to wszystko. Nieważne, który z nich to właściwie ma. Ważne, żebym nie musiał tego nosić. Dobra. Okej, fajnie. Mamy już to, co chcieliśmy. Więc teraz idziemy do... Usuń znacznik. Do tej babki na złomowisku. I wyciągniemy od niej to coś tam do tego napędu, czy... Nie, poeta, kurwa, o co z tym chodzi? Ale o coś chodziło. Gdzie ona jest? Śpi, nie śpi. Nazywała się jak facet. To jest zajebiste. Mogę ją obudzić i lurować na siebie, żeby szła ze mną. Tak, a po prostu tych modułów kontroli ciągu. No nie, mam obniżone retorykę. Potrzebuję coś, co mi zwiększy... Znaczy nie, przepraszam, jestem na jakimś negatywnym efekcie teraz i dlatego tak jest. Zwinność, charyzma, na głodzie alkoholowym. Okej, okay. Zwinność i charyzma mi spadły, tak? Mam jakąś odtrutkę? Przede wszystkim tak, dajmy sobie antyrada. Tak. Biała pokrzywka. Nie. Leczy kończynę. Noktowizor, o nie. PW. Odpowiedź na obrażenia. Mentanty. Rozrzut broni zredukowany, ciekawe. Renacy, jad zwierzęcy. Nope. Obrażenia. Kurczę, nie ma jakiegoś odtrutka, ale to jest na jad zwierzęcy, tak? Stek z Bamina, Steampack. O! Szpryca. Ale mamy usunięte uzależnienia. Dobra, chodź tu. Tak! No! I za połowę niech będzie. Super. I teraz możemy iść tam. What the fuck? O, w pizdu! Wyhaczyło mi grę. What the fuck? What the fuck? No dobra, trudno. Kurwa, nie zapisałem. Nie pamiętam, gdzie zapisałem. A, straszna dupa. Dobra. Nie wiem, co się stało, ale widzicie sami, że wyhaczyło mi grę, więc po prostu pożegnam się w tym miejscu. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye.